jesieni, jedyne co czuję znów. Leniwy robi się w chuj. Jeździmy sobie po Polsce i dobrze jest, póki nie palimy fajek na pół. To się wydaje niewinne, że male z towarem latają za winklem. Choć chyba nie wierzę, to czasem się modlę, by każdy z nich dobrze tam kończył tę misję. Trochę to dziwne, kiedy popiję pomysły mam lipne. Nieważne czy wino, czy walimy bimber, poważny nie jestem, nie bądźcie naiwne. Ty jedynie kwit chcesz, dla mnie mój rap to nie tylko biznes. Ty wchodzisz w bank, choć szanse masz nikłe. Jak rzucisz ten fach, to dam ci zaliczkę. Wiem ile zabiera ten syf, to droga po schodach na szczyt. Codziennie od nowa rzucam te słowa w zapętlony beat. I taki mam styl, nudzisz to w kółko, nie nudzi się nic. Robi się późno, jak pijesz to zdrówko. Chcesz zająć się dupką, to lepiej śli. Mój nowy track. Mój nowy track. Mój nowy track. Mój nowy track. Jestem LeBronem 800 ósemek. Dziś widzą we mnie interes. Chcą podpiąć się pod moje crew, ale to nie jebany Pinterest. Ja i moje NN i odele. Wszystko na gębę, nic na papierek. Zaufani i przyjaciele. Reszta nie wchodzi tu wcale jak fele. Co tydzień nowy numer. Jakbym miał paranoję, wyrzucam stare sumy, ziomek, żeby zaraz robić nowe, nowe. Wychodzę naprzeciw. Nie czekam aż przyjdzie koniec. Nigdy nie szedłem za tłumem. Wolę raczej dać się ponieść. To mój nowy track. 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 Chcesz być na bieżąco z akcją Młody Wilki, śledź kanał Popkillera. Pytaj gdzie moje Hennessy. Ja, moi ludzie grozi więzieniem. Małe dzieci duży wóz pod sceną i ty na co dzień czujesz ból, ja nie czuję nic. Na ulicach czują głód, ale nie wierzą w syf. Zarobimy parę stów, polecą miesiąc szczyt. Ona pyta o czym marzy, tatuaże na jej brwi. Powiedziałem parę słów, wydałem parę liczb. Ja palę tupa jak zielbę tą zola. Prawdziwy hip-hop ciągle na osiedlach. Reprezentuję miasto stołeczne to wódu. A na farmazony nie ma miejsca, bo mi klucz otworzył drogę na szczyty. Ja nie zapominam co mnie stworzyło. Animale ze spędzą skurwysyny. Młody wilk chce u mnie praktycznie wszystko. Bo wyszedł co?
Zawsze chciałem mieć młodszego brata. Mam 11, to dopiero pełna chata. Podział zajęć, w domu lista długa taka. Ostatnio prasowałem, dzisiaj pozamiatam. Kto robi pranie? Znowu spina. Się nie spiera, jak plama z wina. 12 syna, mama się martwi. Głodni sukcesu, tani ubiera ci szkarni. Trzeba zapierdalać. Jeszcze dumna będzie mama. To coś więcej niż zabawa. Teraz z nami cała sala, kurwa, nie ma nic za darmo. Trzeba zapierdalać. Nie ma nic za darmo. To coś więcej niż zabawa. Teraz z nami cała sala, kurwa, nie ma nic za darmo. Młody łajcio to nie jeba na beksa. Chociaż kiedyś stała japa będzie w łezkach. Jeszcze będziecie się do mnie zwracać per pan. Jeszcze się dowiem tego, co to znaczy mieć hajs. Chcę mieć koło domu, wimę do Ibenza. Będą kurwy całowały mnie po rękach. Przekoczyłem się dopiero co 20. Już w kieszeni mam klucze do paru mieszkań, gej. Zabiegli mnie moi bliscy przyjaciele. Nikt mi nie wierzył, że sam sobie król pościele. Moja muzyka to nie jest jebany przelew. To nie fikcja z myślą, tego nie grają w kościele. Ej, to młode wilki. Chuj mnie obchodzi jakiś pierdolony dziwki. Chuj mnie obchodzi, że ta gra to jakiś wyścig. Ta sztuka de... Jestem idolem dla wielu, skończyłem tylko liceum, a nie ma wielu raperów, którzy są szczerzy jak ja. Ja tylko idę do celu, dlatego mój przyjacielu, powiedz mi czemu traktujesz mnie jako ideał. Palę papierosa jak gwiazda rocka, robię hajs nie na pokaz, chociaż mam widownię na blokach. Tam nie ma Boga, wychowywań i na blokach, a ta mała ma to w oczach. Label na vida loca, jajaj, jajaj. Zapada zmrok, wsiadam 4-4, ej. No i dziś dociskam ją, tak jak kiedyś, kiedyś. Właśnie tak smakuje rock'n'roll. Piękne kobiety, szybkie fury i ludzi tłumy. Nasze życie dziś to robi show. Nasze życie stare dziś to robi show. W życiu się nie spodziewałem, że to właśnie będzie to. Nie wiem jak smakuje krak, ale wiem co to jest rap. Ale wiem co to jest guys, ale wiem co to jest co. Ale stary kurwa wiem co to jest sos. Ale stary kurwa wiem co to jest sos. Palę papierosa jak gwiazda rocka, robię hajs nie na pokaz, chociaż mam widownię na blokach. Tam nie ma Boga, wychowywań i na blokach, a ta mała ma to w oczach. Level na vida loca, jaj, 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 jaj. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, man. Spotlight, moonlight. Nigga, why you trippin', get your mood right. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, man. Spotlight, moonlight. Nigga, why you trippin', get your mood right. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, man. Spotlight, moonlight. Nigga, why you trippin', get your mood right. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, man. Dobra, jestem ja. Mam nadzieję, że mnie słychać dobrze, że nie jest muzyka za głośno, dajcie znać. To jest najważniejsze. To jest wszystko okej, dobra. Nie jest muzyka za głośna, dajcie znać. Kurde, coś jest coś, co tam wiedział po prostu. Chyba tutaj miało być. Nie wiem. Coś mi się stało, jest kwadratowy okienko. A jest dobrze, dobra. Więc jest spoko. Spoko.
zostawię. O, przechwyciło grę, spoko. Przechwytuj konkretną wolę. Na swojej nowej drugiej. Zostawię to tak. Zobaczmy, co tu się da zdziałać tym textmodem. Nie wiem, czy wy coś widzicie. Wy widzicie to, co textmod pokazuje, nie? Muszę włączyć muzykę z gry. Wiecie? Dobra. Wideo. Dajmy tu. Nie. Automatycznie. Dajmy bez niski, bo tu mi niepotrzebne jest to. Za streama będzie lepiej chyba. I to obojętne. I zobaczmy, jakie tu mamy tekstury w ogóle w menu. Bo to jest to. Nie, czekajcie, co to za tekstura. A, to jest tekstura myszki. Myszkę też można zrobić. Wyeksportuję już. Okej. Okay. A co? A co to za tekstura? Zaznaczone, oznaczone chyba, tak? Nie. Tak. No i to, okej. Okay. Ciąga. Z tym będzie problem. To jest tekstura maskoczka i ona jest do dupy. No to nie wiem, czego jest tekstura nawet. Nie, skoczka potem będziemy oglądać tekstury. To nie wiem, co to są za tekstury. To będzie trudne, to wiem, czego jest tekstura. To jest taki kuli w tle. Kurde, będzie ciężko to zmodować. To można na pewno. To też można edytować jakoś. To można, to na dwie części podzielę. Okej, a to będzie długo tworzone, więc... To będzie raczej długo tworzona rzecz. To trzeba. Nie. Teraz przez te wszystkie flagi przejść, to spoko. I tu mamy już takie rzeczy. No to raczej nie będę w to ingerował, chociaż nie wiem. To jest obwódka, tak? Zdjęcia trenerów będę edytował na pewno. Zobaczymy, co da się zrobić potem. To na razie zostawię. Nie, to jest zaznaczone. Kurde, to było. Kurde, to będzie trudne. To będzie trudne bardzo. Miniatury skoczni chyba też przerabiam na prawdziwe. Też będzie spoko. To już ściąga tutaj na górę. Sta. No
Dobra, przejdźmy do, nie wiem, do trybu treningu. Niech będzie, no. Cool, no niech będzie. I start. Jest tu ktoś? Oprócz Domela i Kaspiego. Nie wiem, czy w ogóle Kaspi jest. Mi się wydaje, że ona mi na tekstury. Nie wydaje mi się, żeby gra się... O kurde! Co tu się stało? Patrzę się na te tekstury wszystkie, co mi wczytało. Tu jest więcej tych tekstur. No jest więcej. O kurde. Czemu zawsze nie... Ja już wiem, czego to są tekstury. To są drzewa? O co chodzi? Nie no, o co chodzi, nie? To będzie trudne. To będzie bardzo trudne. O Jezus. To będzie bardzo trudne do zrobienia wszystko. A czemu to tekstura ta... O co chodzi? Czemu te tekstury się wszędzie wyświetlają? Nie rozumiem, nie? To się wszędzie wyświetla. Nie, że... Z czego tekstura? Została tekstura, tak? Może jaka faza, nie? Co się dzieje, no? A to jest akurat dobre. Nie ogarniam, co się dzieje. Czemu się przez te tekstury na trybunach zmieniają automat razem z tym? Boże, nie wiem, o co chodzi. To nie trudno, nie wiem, czy się nie zabrać za skoki 2005, wiecie? Tam powinno być łatwiej, albo za DSJ to ogólnie tylko. O kurde, co to było? To jest tekstura skoczka czy kibica? Mam nadzieję, że kibica, bo to jest trudne, to są kibice. To też, to są kibice. To jest skoczek, to są ubrania, wszystkie skoczki. Kurde, to jest trudne do lutowania. To nie jest łatwe do lutowania. A to wyeksportuję, wiecie? A to co to jest? To jest gaz, tak? Widziana tekstura, czy co? To będzie ciężkie. No chyba głupi pomysł grać się za tą grę. Samodowanie tego celu. Cholera. Będzie ciężko, strasznie. Są bandy, rozumiem. To są tory. To jest śnieg.
kurde. Jest tu ktoś? Niebo. Skocz na skórę. Ot, kurde. Widzę się. Prawdziwe zdjęcie. Nie kuma. To nie wiem, co jest. Nie wiem, tak tyle są w tych grach niektóre. To się domyślam, co to jest. Nie ma was już. To i to je, kurde, nawet mają teksturę swoją. Czy wiadomo, że mają jakieś są nawet. Że tu będzie, to się nie spodziewał. Nie ma tu ciekawych tekstur nawet, a poza tym to będzie trudne do edytowania wszystko. I mean, real as they come, they feel it getting on. You think you got a little bust and now you can't get stoned. I keep a razor blade tucked on me under my tongue. Don't let me have to tell these niggas about the city I'm from. It's Brooklyn, be the home of the hardest ever. Where the niggas don't aim, they just palm Berettas and bomb whatever. So we don't move calmly, never. This for my niggas trapped in cells like Salmonella. Look, I could do this shit with no effort, no pressure, no gimmick shit, no radio records. Just textbook rhymes down with the raw texture. Punchlines, right hooks, now that's a trifecta. No more free lectures, I'm texting these niggas extras. It's the pro of all errors, he's back in your sector. So, might be best to protect your neck or profess your debt to the guard, he might bless ya. Murder these flows like I murder these hoe ass niggas. What the fuck is your energy, bro? Make your nigga deep throw the desert eagle. If he try me like a hoe, pussy boy, that's on my soul. Make my flow shape shift, call expression like a facelift at the police with like eight. Niezwykle. Jaki giedit. Nagle jest więcej tych tekstów? Nie ogarniam. Czekajcie, bo co tu? Nie, czy to nie wyrabia, czy co? Nie rozumiem. Nie, co to nie jest. Aby się wygodnie robiło przynajmniej to. Ale nie wiem. A jaki jest? Jaki jest? Chociaż w tej grze jest. Chociaż w tej grze jest chyba ten gay taki trochę, nie? To strawa, a nie gay w tej grze. Ale to jest po prostu... W tej grze to jest... Ta gra jest... Te tekstury są dziwne. Nie zrobię gay tu. Strasznie dziwne tekstury są. Oh my. I got it drop. Każdy kawałek nieba ma swoją osobną teksturę, no boże. To jest
To jest taka mała tekstura, patrzcie, to jest taki kurny na YouTube. Kamery, znaczy tej lampy, co światło są. Nie kumam, te ekstry są dziwnie skompresowane jakoś. To jest tekstur tego. To jest trudne, to będzie trudne. Mogę porobić bandy i wszystko, ale reszty nie zrobię, za nic. A to zawsze coś jest i zrobię prawdziwych zawodników i na zimę wypuszczę. Będzie spoko. Kasku tekstura się w ogóle nie wyświetla. To jest ta tekstura kombinezonu całego. Z kaskami można jeszcze coś zrobić. Dobrze. Ale reszta będzie trudna. Dobra. Włączę. To na tyle. Mamy pierwsze te, pierwsze takie... A to jest 4, to jest łatwe akurat, ale ja chciałem się dzielić coś bardziej. Do skoku 2005 robię, ale nie zrobię z tego streama, bo dostaję pierdolca OBS przy 2005 skokach. Bo nie mam rozdziałki ten z pokana z tym. Nie mam rozdziałki co najmniej 1280 120. Nie ma niższe, tylko są. Nie wiem czemu. Nie wiem, co robimy teraz. Zobaczę sobie te tekstury, co wyeksportowałem. Coś tam pewno jest. Czy to wygląda lepiej niż wygrzeje, więc tam wyświetlał. Pizda prosto, nie patrzę za siebie. Mówisz to, ja słyszę jeden, jeden. Robię... Tak, wygląda to lepiej. Kombinacja wygląda lepiej. Ale trudne to mam do zbudowania strasznie. Bardzo trudne. Kurde. Nie wiem, czy się zabiorę za skoczkę. Na pewno się zabiorę za bandy wszystkie. Edytuję bandy. Więcej chyba nie. Wiem, bo ja wam nie włączyłem do samochodu. Nie wiem, co robimy teraz. O, pooglądajmy moje stare filmy i pociśnijmy bekę. Czekajcie, ale włączymy, zrobimy to. Co ja zrobiłem? Podgląd włączę. Włącz podgląd. Daj to. Moja kariera
przebieg ma, z piwnicy natrony. Twoja kariera przebieg ma, jakby był kręcony. Swojemu żałem przebiec, żeby kurwa móc się wozić. Jak dla mnie jesteś celem, boże, teraz musisz prosić, typy, ja nie muszę. Na pełnej mi idą tu rapy, Igor Bugatti. Trochę trzeba było chmić za wokół, jak prosto widziałem jedynie przed laty. Skurwysynu, to nie trudny wybór. Jeśli wyjście masz jedno, albo w sumie wejściem do nazwy. Nie wychodzę stąd, bawię się prze... Wylatujesz szybą przed nią RS7. Kiedyś kupię sobie jedno RS7. Jak nie było cię w potrzebie, to że nie pikuję. Zegnać wyjebane mam na ciebie. Puszczam chmurę przez szyberdach. Moje tempo dymi, jedno jeszcze nie się. Gdzie ja nie byłbym, ty zawsze. Czemu się wylogowałem? Boże. Pierwszy taki poważny film na kanale włączę. To będzie... Nie wiem, co to będzie. Mam. Boże, no to będzie straszne. Ile 480p? Czekajcie, włączę muzykę. 480p. Włączmy pełny ekran. O nie, ten mont... Ten... Nie. Ja pamiętam, w czym to było montowane. To była Camtasia Studio 7. Pamiętam, jeszcze na starym komputerze z Windowsem XP-kiem. Czy na starym, miałem, mój komputer był zepsuty wtedy. No. Nie musiałem na tamto montować. Co? Co to mówisz? Że co? Przecież pisałem, że nie mam dziesiątki już. Bo mnie zdenerwowała, a poza tym sformatowałem komputer do zera. Całkiem, a nie miałem na płycie dziesiątki. Musiałem siódemkę zainstalować. A poza tym, dla mnie siódemka, dziesiątka. Dziesiątka to jest siódemka dla mnie, tylko trochę inaczej wyglądająca. Tak, Camtasia 7 istnieje. Sam powiedział, jeszcze rok treningów przed nim, by ponownie... Jak siódemka istnieje, no to i chyba wcześniejsze istnieje, chyba szóstka i tak dalej też istnieje. Ja myślałem, że to miał Windowsa pytać, no Boże. Teraz skacze daleko i ponownie tak samo jak w Oberstdorfie. Rozjechały mu się narty z przodu. Oj, uderzył mocno twarzą o zeskok Simon Amann. To jest dramat ten film, nie? Czemu to się buforuje, jak to jest... Kurde, ale byłem chujowy wtedy. Siło lewe wiązanie. Poleciał. A druga część była w 720? Ja wtedy zaczynałem od ósemki i jeszcze inne filmy, ale to potem. Czy to było tylko 700? No kurde. To też 480. A to proszę. O, teraz się nie załaduje. To trzeba było. To już miało mniej. A to już było w HD. To już było w HD. Ale mało, znaczy mało wyświetlę. Ani jeden ze zawodników nie ma żadne ważniejsze zranienie. Uvidíme, czego się doczekamy w dalszych zawodach, jeśli wydarzy się nastąpi na start w soutěži družstev.
Andy Goldberger. Má tady velkou formu. Ne. Tak i Goldberger padá, i Goldberger padá. Nakonec to neudržel. Před tím, co robili jiné úpadky, jiné části úpadków. No, například čtvrtá, pátá už chyba ne tak dobře. Pátá na pewno už ne tak dobře. To wiesz, to mało. Nie, co mi to mało po uszach. Takie muszę sobie priorytety zmienić. Bo potem nie gramy. Mam. Popularne filmy. Tomasz, no to chyba już jest nieaktualne w sumie. To jest nieaktualne. To już było. Nawet było poprawione. To jest też nieaktualne. Tak, nieaktualne już będzie. No to. To też jest nieaktualne. To jest aktualne. To jest aktualne. Chyba. Tak, to jest aktualne. No i to jest aktualne. Nie, to też już nie jest aktualne, bo tam ten craft w tym sezonie. Kurde. To co tu jest aktualne? A nie. To wszystko tu jest. Wszystkie zapisy, wszystko. O, film z Łukaszem włączę. Na wstępie chciałbym was prosić o kliknięcie tego czerwonego przycisku, który znajduje się pod filmem. Zmierzamy, jesteśmy coraz bliżej 7000 subów. Jeśli to zrobimy jak najszybciej, to jest arcydzieło. Szybciej będzie fajnie. Zapraszam do oglądania. I to jest moc. To jest mocne. Anzel Anszek, 22-letni, wiersze uśmiechnięty, słowiański skoczek. To jest arcydzieło, a nie wiem czemu to na prywatnie, chyba przypadkiem. Musiałem to dać na prywatnie. Medalem na młodzieżowych igrzyskach olimpijskich. Na publicznie to muszę dać. Który odbył się w 2012 roku w austriackim Innsbrucku. W Pucharze Świata zadebiutował w 2014 roku w Planicy, zajmując 34. lokatę. W ciągu swojej dotychczasowej kariery zaledwie 4 razy znalazł się w czołowej dziesiątce konkursu. Najbliżej był w 2015 roku w Niższym Tagile oraz w 2017 w koreańskim Pyeongchang, zajmując 4 miejsca. Pierwsze występy w letnim Grand Prix też mógł zaliczyć do przeciętnych. Do 2017 roku zaledwie raz znalazł się w top 10 konkursów słabo osadzonych w zawodach w Almatach, zajmując 8 miejsce. Latem 2017 roku złapał niespodziewany przyrost formy, co poskutkowało 3 miejscami na podium. 2 razy zwyciężył w rosyjskim Czajkowskim i był trzeci w japońskiej Hakubie. Letni cykl zakończył na 2 miejscu z dorobkiem 350. A nie, bo ja dałem wszystkie filmy z głosem na prywatne, jak koledzy odkryli kanał. Raz, ale dam je na publiczny, dam je na publiczny. Trzeba przedstawiać. 30-latek uznawany w przeszłości za dość spory talent, co potwierdził zwycięstwem w Mistrzostwach Świata Juniorów w 2008 roku, które odbyły się w Zakopanem. Lecz jego kariera nie potoczyła się na pewno w 100% tak jakby sam tego chciał. W Pucharze Świata, w którym zadebiutował w 2004 roku w niemieckim Oberstdorfie, zaledwie 16 razy znalazł się w czołowej dziesiątce konkursu. Na podium stanął 2 razy w zazwyczaj słabiej. Czekaj, to zrobiło 2 koła wyświetleń? To zrobiło 2 koła wyświetleń, nie? Boże. Nie, nie boję się, bo już mi pokazałem te filmy, zapomniałem je po prostu dać kto na publiczny, więc spoko.
Co zrobił dwa koła wyświetlne? Walczył tam z czymś nie do... Spokojnie teraz, bardzo niespokojnie! Zobaczmy. Aj, no, źle, źle, słabiutko. Niestety miał tam jakieś kłopoty w powietrzu. Powinny dawać punkty Polakowi, a ty w całym cyklu row R. Ojej! A to było akurat takie nabijewce zrobione. A, komentarze nie przeczytam, bo się nie wyświetlą, bo się zjebało. Jest ten stream, co dostałem bana do niego? Nie, usunąłem chyba. Zapis albo oni. No nie, w sumie usunąłem. O kurde. Muszę to wszystko na publiczny znowu popierdalać. O, daj to. Muszę to wszystko na publiczny znowu popierdalać. I tyle. Halo. Czarny ekran masz? O, ja szukam filmu, wiecie jakiego. Tego. Dokonało fundamentalnego... Nie! Począwszy od znacząco poprawionej oprawy graficznej, a na przykład... Nie, jest jutro jeszcze. Znaczy jest, ale jest jutro teoretycznie w cudzysłowie, nie? No, to jest komputer, jakby nie patrzeć. Skoki narciarskie. Które przenośne, no. Polski orzeł, według niektórych najważniejsze. Piotrek, rozpierdala. Dyscyplina fizyka to tylko niektóre tego przyczyny. W grze dostępnych jest kilka trybów, m.in. kariera. Dlatego nie mogę dalej. Swoistym dodatkiem do gry można nazwać skocznię K300, która jest po prostu niegrywalna. A cudem jest dolecenie powyżej 270 metrów. Jednak gra ma swój urok. Dzięki czemu znalazła się na 10 miejscu w naszym zestawieniu. Na miejscu 9 skoczył. Kespi, jest! Przemamy możliwość stawienia... A to mam aż na maksa chyba, bo nie wiem, czy to nie jest za cicho. ...w miastach na całym świecie oraz prowadzenie emocjonującego trybu kariery. W ciągu 20 sezonów musimy przebić się do kadry A, zaczynając od kadry C. Skoki narciarskie 2004. Bardzo znany wśród miłośników gier o skokach. W grze mamy możliwość rywalizować z najlepszymi w trybie kariery. Sezon zawiera turniej 4 skoczni, mistrzostwa świata w lotach i mistrzostwa świata. Teraz ja wchodzę, skoki 2006, tak. Komputerowa gra sportowa o tematyce skoków narciarskich, wyprodukowana przez polskie studio Metropolis Software, wydana w 2005 roku przez Access Finger SE. Skoki narciarskie 2006 są rozgrywki Pucharu Świata, umożliwiając graczowi przejęcie kontroli nad stworzonym przez siebie skoczkiem narciarskim. W głównym trybie gry pod nazwą Kariera graczowi dane jest rozwijanie kariery jednego skoczka lub całej drużyny skoczków, od reprezentacji juniorskiej do kadry A, poprzez uczestnictwo w zawodach, organizację treningów skutkujących zdobywaniem punktów doświadczenia oraz pozyskiwanie sponsorów. Dodatkowo gracz może spróbować swych sił w pojedynczym konkursie, także konkurując z żywymi uczestnikami. Rozgrywka odbywa się w trójwymiarowym otoczeniu, a samo sterowanie zawodnikiem polega na ruchu myszką i kontrolowaniu widocznego w centrum ekranu wskaźnika równowagi. Po chłodno przyjętej przez graczy grze Skoki Narciarskie 2005, polskie studio L'Art zaniechało produkcji polskiej serii gier o tytułowej dyscyplinie sportowej. Schedę po nim przejął Metropolis Software, które w stosunku do pierwowzoru dokonało fundamentalnych modyfikacji. Począwszy od znacząco poprawionej oprawy graficznej, a na przyspieszeniu tempa gry kończąc. Rezultatem owych zmian były niezbyt emocjonalne, ale pozytywne recenzje. W 2011 roku magazyn GameStar umieścił Skoki Narciarskie 2006 na liście 5 najlepszych symulatorów dyscypliny. No, skidam ten osiągnąłem, chciałem, bo nikt nie grał. Pierwsza część serii została wydana w 1994 roku. Autorem gier jest fiński programista Ville Kononen. Pierwsza część serii została wydana jako darmowa, natomiast pierwsza oraz trzecia jako płatna.
W grudniu 2013 roku trzecia wersja gry została udostępniona na licencji darmowej. Pierwsza część serii oferowała tryb Pucharu Świata, turniej drużynowy oraz praktykę. W części drugiej na wzór turnieju czterech skoczni pojawiły się cztery skocznie Ameryki. W części trzeciej turniej czterech skoczni zastąpił cztery skocznie Ameryki. Dodane zostały również tryby Własny Puchar oraz Król Skoczni. Trzecia część gry posiada 20 skoczni powiązanych z zawodami Pucharu Świata. Znowu ja? O Boże. Skoki narciarskie 2001 to wyprodukowana i wydana przez firmę VCC gra sportowa, w której gracze mają okazję wcielić się w skoczka narciarskiego i wystartować w turnieju czterech skoczni oraz w Puchary Świata. Zmagania toczą się na 16 skoczniach. Premiera gry nastąpiła w sezonie 2000-2001, czyli w sezonie, w którym swoją dominację rozpoczął Adam Małysz, co świetnie przeniosło się na sprzedaż wśród Polaków. Gra zasłużyła na piąte miejsce z powodu swojej kultowości i z dużego zaawansowania jak na tamte czasy, obok takich tytułów jak Deluxe Ski Jump czy Ski Jump International. Stefek Pipa jest w skokach 2005. Szymon, to były skoki, które? 2004 chyba. Znowu ja? Podobnie jak poprzednia część, mylnie zaliczana do polskiej serii z powodu nazwy. Zyskała w Polsce ogromną popularność spowodowaną występami Adama Małysza w Pucharze Świata oraz jego wizerunkiem w grze. W stosunku do poprzedniej części znacznie zwiększono realizm rozgrywanych zawodów. Każdy zawodnik jest charakteryzowany przez statystyki przygotowane przez FIS. Punktowanie zależy też od ustawienia skoczka podczas najazdu na próg i lotu. Doszedł realistyczny system woskowania nart, który nastręczał kłopotów początkującym graczom, którzy zamiast zająć się skokiem musieli dbać o nakładanie właściwych warstw wosków w zależności od aktualnej skoczni, na której skakali. Nałożenie wosku miało kolosalny wpływ na przebieg skoku. Dodano dwie nowe konkurencje, zawody drużynowe i loty narciarskie oraz poprawiono nieco oprawę graficzną. W polskiej wersji językowej można usłyszeć głos znanych komentatorów sportowych Włodzimierza Szaranowicza oraz Dariusza Szpakowskiego. Dodatkowo możemy skorzystać z encyklopedii skoków. Teraz Łukasz wchodzi. Deluxe Ski Jump 3 to gra wydana w 2004 roku przez chińskiego programistę. Gra opiera się głównie na pobijaniu rekordów na różnych skoczniach na całym świecie, które nie mają pokrycia w rzeczywistości, a skoki w okolicach 300 metrów są na porządku 300. Dziennym. Kurde, co on ma z tym? Co on ma z tym? Czy? O, Piotrek. RTL Ski Jumping 2007 to jeden z najlepszych symulatorów skoków narciarskich. Grywalny model skoku czy rozbudowana kariera to tylko niektóre zalety gry. W grze znajdziemy kilka trybów, między innymi kariera, pojedyncze zawody czy quiz, w którym odpowiadamy na pytania z wiedzy powszechnej. Kariera jednego zawodnika składa się z trzech etapów: junior, amator i zawodowiec. Gra posiada bardzo dobrą grafikę oraz fizykę lotu, dzięki czemu zdecydowanie zasługuje na drugie miejsce w naszym zestawieniu. Deluxe Ski Jump 2 to absolutna sportowa oraz wstrętnościowa klasyka, gdy pięknie wszczelił się w czasy Mały Szumani, stając się fenomenem w naszym kraju. Pierwotnie rozprowadzany w modelu Shareware, dzieło po 10 latach od premiery udostępniono za darmo. Chociaż wydano nowsze edycje serii, pamięć o tej klasycznej odsłonie nie zaginęła. Możemy wziąć udział m.in. w Pucharze Świata, Pucharze Drużynowym, albo po prostu przystąpić do treningu na jednej z wielu dostępnych skoczni. Sterowanie odbywa się przy użyciu myszki. Kliknięciem rozpoczynamy zjazd po otrzymaniu zielonego światła, wybijamy się potem na progu i manewrując myszką należy jak najdłużej utrzymać naszego zawodnika w powietrzu. To jednak oczywiście tylko część ewentualnego sukcesu, bo nawet najdalszy skok traci na znaczeniu, jeżeli nie udało się poprawnie wylądować. W przypadku urządzania takich domowych turniejów ten feralny moment, który lider się wywraca, należy zawsze do niezwykle emocjonujący. Co ciekawe, oprawa nie zastarzała się wcale aż tak bardzo. Grafika jest przede wszystkim czytelna, aby można było skupić się na oddaniu skoku. Czwarta odsłona popularnego symulatora skoków narciarskich, któremu udało się zawojować świat dzięki połączeniu prostoty z niesamowitą grywalnością. Dzieło fińskiego programisty Jussiego Koskeli stanowi rozwinięcie pomysłów z poprzednich części serii, lecz w grze nie zabrakło także kilku istotnych nowości.
Tytuł oferuje szeroką gamę wariantów zabawy, od pojedynczych zawodów do całego sezonu, uwzględniając konieczność udziału w kwalifikacjach oraz możliwość rywalizacji wieloosobowej. Na oddawane przez nas skoki wpływ może mieć wiele czynników, począwszy od siły i kierunku wiatru, na zmiennych warunkach pogodowych skończywszy. Zarówno fizyka oraz animacja skoczków, jak i trójwymiarowa oprawa gry uległy znacznej poprawie. Akcję obserwować możemy w kilku różnych ujęć kamery, a spory nacisk położono na odwzorowanie pełnej infrastruktury skoczni oraz wiwatujących kibiców. Dodatkowo zawody możemy rozgrywać o różnych porach dnia, także przy szczytnym oświetleniu. Holmenkollen 2 jest przygodową grą opierającą się wyłącznie na skokach na skoczni Holmenkollbakken w Oslo. Do wyboru mamy 20 reprezentacji, w tym m.in. Wielką Brytanię, Serbię czy Hiszpanię. Może i gra nie dorównuje popularnemu DSJ-owi, to i tak jest dobrą grą na rozluźnienie. Nie, to outro! Na którym nic nie miał, bo zapomniałem dodać. To nie jest złe, to ta muzyka. Mam jeszcze jakieś takie... Muszę to wszystko na publicznym popierdalać. Mówię, a muszę to na publicznym wszystko popierdalać. Jeszcze mam jakieś filmy tu. Halo, czemu się nie ładuje więcej filmów? Halo? Wejdę do menadżera filmu. Do studia twórców wejdę. Menadżer filmu. Mój pierwszy stream? Nie wiem, czy on jeszcze jest w ogóle. To chyba trochę za daleko cofnąłem. Muszę wszystkie te filmy podawać na publiczny z powrotem z głosem. Bo zapomniałem to zrobić. O kurde, to... A jeszcze tego jest więcej, Boże. Gdzie są te filmy z głosem? Tylko jeden taki, o. Patrzcie, Dejlo. Co tu mamy? Cześć. Dziś w moim filmie gościnnie wystąpi Dejlo. Link do jego kanału znajdziecie w opisie. Zapraszam do oglądania. Człowiekiem, który odkrył skuteczność stylu V, był Szwed Jan Beckler. Zdarzyło się to przypadkiem podczas jednego z treningów w Falun. 19-letniemu wówczas Szwedowi narty podczas jednej z prób rozjechały się na boki i jak sam przyznał, ku swemu zdziwieniu skok ten nie skończył się na buli, lecz uzyskał 10 metrów lepszą odległość niż we wcześniejszych skokach. Od tego czasu skakał wyłącznie tym stylem. Jak się okazuje, podobno to nie Beckler jako pierwszy skakał w tyle V. A Polak ze szklarskiej tak jak modulator głosu, w 1969 roku z jego skoków śmiali się koledzy, którzy określali jego styl jako rozpaczliwy. Jak sam przyznał, wiedział, że przynosi to korzyść, lecz dostawał bardzo niskie noty za styl. Próbowano go tego na różne sposoby oduczyć, m.in. kazano mu chodzić ze stopami do środka i zakładano mu szczęki na wiązania. Styl V dzięki mniejszej oporności powietrza sprawia, że skoki są dużo dłuższe, a przy tym wolniejsze i bezpieczniejsze dla samych skoczków. Prędkość przy lądowaniu zmniejsza się nawet o 50 km na godzinę. Jednak sędziowie na początku podchodzili bardzo sceptycznie do tego stylu i oceniali go dużo niżej od klasycznego. Dlatego skoczkowie skaczący stylem V osiągali mniejsze noty za styl. Dopiero po wielu burzliwych dyskusjach FIS zdecydowano, że styl V będzie stylem traktowany na takich samych warunkach co klasyczny. I dalsza chyba, co? Klasyczny. Dziś zapomniano już o stylu klasycznym. I wszyscy skoczkowie używają stylu V. Inni skoczkowie mieli duże problemy z przestawieniem się. Wielu z nich skakało do końca kariery stylem klasycznym. Stylem klasycznym do końca kariery? Jarosław Mądry? Taka legenda polskich skoków? Jeden skok na YouTubie jego? Jedynym skoczkiem w historii, który wygrywał zawody zarówno stylem klasycznym, jak i stylem V, był Niemiec Jens Weißstock. Kurde, jakie outro. Ja mam fajny film jeszcze jeden. To jest z kim? To jest z Wojtkiem film. O! Cześć!
Cześć, witam was bardzo serdecznie i zapraszam już na drugi film z maratonu. Jest dzisiaj ze mną gościnie Wojtek. Link do jego kanału możemy, znajdziecie w opisie. Możemy, bo planuję. Kurde, jakie intro. Letni Grand Prix jest cyklem, który pojawił się po sezonie 1993-1994. Dla kobiet pierwsza edycja wystartowała po sezonie 2012-2013. W całej historii letniej Grand Prix odwołano tylko 4 konkursy. W Mudżu w 2000 roku, w Zakopanem w 2008 roku oraz w Ałmatach w 2016 roku. W letniej Grand Prix podczas sezonu 2002 testowano nowy system oceniania skoku. Sędziowie wówczas oceniali tylko i wyłącznie lądowanie, co spowodowało wysyp 20 w każdym konkursie. Jako ciekawostkę mogę dodać, że sam Robert Mateja otrzymał notę 20-punktową. W 2014 roku testowano system konkursowy polegający na podzielaniu skoczków na grupy. Pomysł ten miał być wykorzystany podczas Mistrzostw Świata w lotach. Letnie Grand Prix początkowo było liczone jak w turnieju 4 skoczni, gdzie wygrywał skoczek z najwyższą łączną notą. Taki system obowiązywał w sezonach 94 oraz 95. Skoku. Tak, przezajebiste outro. Zajebiste było. Mam jeszcze tu filmy. Tu jest z Piotrkiem. Chyba. Mistrzostwa świata w lotach organizowane są przez FIS od 1972 roku, a rywalizacja odbywa się co 2 lata, na jednej ze skoczni mamuci. Wcześniej mistrzostwa były rozgrywane cyklicznie na 5 największych skoczniach. W Planicy, w Kulm, w Oberstdorfie, w Vikersund oraz w Harachowie. Początek mistrzostwom dały Międzynarodowe Tygodnie Lotów Narciarskich, czyli imprezy sportowe organizowane od 1953 roku w ramach zawodów FIS Race. Uważane były one za nieoficjalne mistrzostwa świata w lotach narciarskich. Od 1972 roku wyniki uzyskane przez zawodników podczas Tygodni Lotów Narciarskich, a następnie konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich oraz podczas Mistrzostw Świata w lotach narciarskich były wliczane do klasyfikacji Pucharu KOP. Konkurs indywidualny o Mistrzostwo Świata w lotach obejmuje 4 serie skoków rozgrywane w ciągu 2 dni. O zwycięstwie decyduje suma punktów za skoki zawodnika z wszystkich 4 serii. Od 2004 roku w ramach mistrzostw rozgrywany jest także konkurs drużynowy. Konkursy Mistrzostw Świata w lotach narciarskich nie są wliczane do klasyfikacji generalnej ani Pucharu Świata w lotach narciarskich, ani w skokach narciarskich. Wyjątkiem od tej reguły były sezony 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 i 1997, 1998. W których do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata wliczono także punkty zdobyte podczas Mistrzostw Świata w lotach w Harachowie w 1992 roku, w Planicy w 1994 roku, w Kulm w 1996 roku oraz w Oberstdorfie w 1998 roku. Podczas rozgrywanych w czeskim Harachowie w 2014 roku Mistrzostw Świata w lotach nie odbył się z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych konkurs drużynowy. Po raz pierwszy od dodania go do programu Mistrzostw. Zaraz z Łukaszem film. Cześć, witam was bardzo serdecznie i chciałbym was zaprosić już na trzeci film z maratonu. Gościnnie jest ze mną Łukasz, link do jego kanału znajdziecie w opisie. Ja tu zjebałem coś.
To było fajne te tu. Zawody w skokach narciarskich w ramach zimowych igrzysk olimpijskich rozgrywane są od zimowych igrzysk olimpijskich w 1924 roku w Chamonix. Wówczas rozgrywana była jedynie konkurencja na dużej skoczni. Od zimowych igrzysk olimpijskich w 1964 roku w Innsbrucku rozgrywane są olimpijskie zawody na średniej skoczni, a od zimowych igrzysk olimpijskich w 1988 roku w Calgary rozgrywane są zawody drużynowe na dużej skoczni. Chamonix. Pierwszym złotym medalistą olimpijskim w historii został Norweg Jakob Tuin-Thams. Dokonał tego w Chamonix w 1924 roku na skoczni K71. Zaś pierwszymi złotymi medalistami w konkursie drużynowym zostali Finowie w Calgary w 1988 roku. 300 metrów, no. Kobiety na Igrzyskach Olimpijskich do tej pory startowały jednokrotnie. W Soczi w 2014 złotą medalistką została Niemka Karina Vogt. To jest nieaktualne, bo to było przed... To trzeba zrobić aktualizację tego filmu. Co, Dejlo, co? Jesteś chętny? Mnie trzeba ten film od nowa zrobić. Chętny, Dejlo? Dwa złote medale na jednych igrzyskach to było do tej pory tylko trzech skoczków. Matti Nykänen w 1988 roku w Calgary, Kamil Stoch w 2014 roku. Oraz Simon Allen, który zrobił to aż dwukrotnie, to w Salt Lake City w 2002 roku oraz w Vancouver w 2010 roku. Kurde, muszę sobie takie auto skołować znowu, nie? Kolejny film jakiś. Ja wiem jaki. O, z tego zawsze bekę cisnąłem i cisnę do teraz. Nie wiem, czemu to wrzuciłem. To jak oglądałem streama z... Oglądałem ktoś LPK w Kraniu? Z 7 lipca. Zawsze z tego bekę cisnąłem, nie wiem czemu. Prebudino dan pritecze spod kamniskich planin. Krystalno czysta. Z mineralio bogatena woda. Iz neokrnjene narave kamniških gozdov. Ta reklama się wyświetlała tam zawsze. Čista slovenska voda. Aqua. Nie pytajcie. Nie wiem czemu to nagrałem w ogóle. Jakieś moje filmy tu mam jeszcze? O, jest z Łukaszem film. Patrzcie się to. To tu jest. Nie mogę. Tu nie było z głosem jeszcze filmów. Jeśli nie mylę, tu. Włączmy z Łukaszem. Okej. Okay. Witam was bardzo serdecznie, jest ze mną dzisiaj Łukasz. Zapraszamy na oglądanie. O kurde. Alpensia Jumping Park, kompleks skoczni na... Zacięło się znowu coś, halo. Łukasz, zapraszamy na oglądanie. Telefonem czy to? Alpensia Jumping Park, kompleks skoczni narciarskich w Korei Południowej w ośrodku sportów zimowych w Pjongczangu. Otwarty w roku 2008. W skład kompleksu wchodzą skocznie K125, K98, K60. Oficjalny rekord skoczni wynosi 139,5 metra. Należy do Niemca Stefana Laje, jak i do Słoweńca Andrzeja Niszka. Obiekt ten powstał głównie z inicjatywą organizacji Igrzysk Olimpijskich. Witam was bardzo serdecznie, jest ze mną dzisiaj Łukasz. Zapraszamy na oglądanie. Alpensia Jumping Park, kompleks skoczni narciarskich w Korei Południowej w ośrodku sportów zimowych w Pjongczangu, otwarty w roku 2008. W skład kompleksu wchodzą skocznie K125, K98, K60.
Oficjalny rekord wysokości wynosi 139,5 metra, należy do Niemca Stefana Laje, jak i do Słoweńca Andrzeja Niszka. Obiekt ten powstał głównie z inicjatywą organizacji Igrzysk Olimpijskich. Obecnie trybuny obok stadionu mogą pomieścić 26 tysięcy widzów. Skocznia narciarska, znajdująca się w niemieckim Klingenthal, została otwarta pod koniec 2005 roku. Punkt konstrukcyjny znajduje się na 125 metrze, zaś rozmiar skoczni na 140 metrze. Pierwszy konkurs Pucharu Świata na tej skoczni odbył się w 2007 roku. Zimowym rekordzistą jest Michał Urman, który w 2011 roku oddał próbę na 146,5 metra. Letni rekord dzielą Maciej Kot, Kamil Stoch i Grzegorz Siemencauer, a wynosi on 143,5 metra. Vikersund Baksen. Mamucia skoczenia narciarska o punkcie konstrukcyjnym znajdującym się na 200 metrze, znajdująca się w norweskim Vikersund. Rozmiar skoczni znajduje się na 225 metrze. Obecnym rekordzistą skoczni, a zarazem rekordzistą świata jest Stefan Kraft, który w marcu tego roku uzyskał 253,5 metra. Skocznia w obecnej wersji została otwarta w 2011 roku, gdzie też padł pierwszy ustalny skok powyżej 240 metrów, który oddał Johan Remen Evensen. Też tego nie lubię, bo po oczach napierdala po nocy, jak siedzi na YouTube. Grosse Olympiaschanze. Skocznia narciarska w niemieckiej miejscowości Garmisch-Partenkirchen, która została otwarta w 1934 roku, na której corocznie 1 stycznia odbywa się konkurs cyklu turnieju czterech skoczni. Skocznia stanowi część kompleksu, w którym oprócz niej znajdują się obiekty K80, K43 i K20. Na skoczni odbył się konkurs skoków narciarskich podczas zimowych igrzysk olimpijskich w 1936 roku. Nie mogę, rekord z tym 36. Skoczni wynosi 143,5 metra, należy do Szwajcara Simona Amana. Został on ustanowiony w 2010 roku. Co ostatnio? Skocznia Holmen Kolbakken znajdująca się w norweskim Oslo. Jej rozmiar wynosi 134 metry, zaś punkt konstrukcyjny 120 metrów. Pierwsza skocznia powstała w 1892 roku. Jest to obecnie najstarsza istniejąca skocznia. Skocznia w obecnej wersji została otwarta 3 marca 2010 roku. Obecnym rekordzistą jest Andreas Koffler, który skoczył tu 161 metrów podczas Mistrzostw Świata w 2011 roku. Czekajcie, jeszcze mam jeden, włączę. Jak kurwa, nie szpierdalał w nocy? Nie je się w nocy, frajerze. Nie no, dobra. Idź. Włączam film. Kurde, stare fakty. To wszystko trzeba zaktualizować. Ten film też jest stary. Bo to przed przebudową było jeszcze. Ten film. Znaczy przed końcem przebudowy. To jest ten sam. To intro. Wielka Krokiew została otwarta 22 marca 1925 roku. To jest ciekawostka do jeba. Jednak pierwsza ten. Pierwsze zawody Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi odbyły się w 1980 roku. Ej kurde, te ciekawostki jakie tu miałem zajebiste, nie? Kurwa, pół zdania i koniec. Zdanie, nie. W gruntownej przebudowie punkt konstrukcyjny ma wynosić 125 metrów, no, zaś rozmiar skoczni 140 metrów. To kolejna zajebiście długa ciekawostka. Wielka Krokiew trzykrotnie gościła najlepszych skoczków świata przy okazji Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym.
1929 roku, w 1939 roku oraz w 1962 roku. Perfekt. Perfekt. Oficjalnym rekordzistą skoczni jest Szwajcar Simon Amann, który podczas Pucharu Świata w 2010 roku oddał próbę na 140,5 metra. Ja. O, no, Bodzio, no to trzeba podejście dostawić. Do skoku. Bodzio zawsze na pewno. Simon Amann. Jeszcze chyba dalej! Nieprawdopodobne, chyba rekord skoczni! Kurde, rozumiem go, nie? Bardzo go rozumiem. 140,5! Nowy rekord skoczni, ale... Ale tu akurat w skoku tyle emocji, to on chyba... Rzadko kiedy co tyle emocji dawał, kurde. Dajmy sobie Bogdana, Bodzia sobie posłuchajmy. Hakuba 2014, tak? To jest jakie składam. Jest wielka firma budowlana Kitano. Tak, takie uczy. No, prędkość niezła. O, ależ agresywnie końcówkę zrobił. Bardzo długi skok poza długość, poza wielkość skoczni. Kość taka sobie. Ale daleko. No, no, bardzo daleko. Lauri Aisikainen. Lauri Aisikainen. Woda mu się znać. No cóż, ten ceramiczny najazd jest zlewany wodą. Noriaki Kasai. Nic dodać, nic ująć. Stefan Leich. No i drugi. Ja bym przeczytał Stefan Leich. Heung Chul. Już 33 lata ma Heung, a startował. W Grand Prix pierwszy raz w 2001 roku. Po 28 skokach, no, klusek daleko. Niestety, klusek. Jest to 9 miejsce w Pucharze Letnim. Rema, sami niemi na rozbiegu. Też niezły skok, dobry skok. 23-letniego Japończyka. No tak, jednak mimo że wiatr mniej, ale trochę dalej obejmuje prowadzenie. Też pewnie nie na długo. Teraz już... Jarko Mede. Zawsze to rozpowiadał. Reprezentantów, bardzo mi klusek. Kurwa, ten klusek, ten kurwa to. W konkursie no, trzeba w tym napisać. Roku nie zdołał zakwalifikować się. Rosyjski. Do 30 i zdobyć punktów. No i teraz też nie da rady. Ależ kiepski skok. Po tym skoku w pierwszym konkursie 10 miejsce będzie niemożliwe. Raczej. 113 tylko metrów, ale za to plus 7,2. Teraz Damian Jernej. Zadowolony Jernej. Filip Sien. Pierwszy, ach no, 16,6. Ojej, no dzięki temu, tak. No więc jest pierwszy Sien. A teraz już 10. Sien, Boże, ja się skakał. To dobrze skakał w tym. Nie bardzo mi się chce wierzyć w to, że skoczy daleko. Nie bardzo mi się... To chcę wierzyć. No właśnie, bardzo krótko, fatalny skok, Rożiszka. Ale minus, ależ niesamowite, bo minus punkt miał wiatr pod narty. No proszę, jak się zmieniło. Jak z wiatrem? Bonus czy minus? Bonus. Dieter Toma, kurde, jaki stary film. Dieter Toma w tym roku ma sezon nie najlepszy, ale teraz skok daleki, bardzo dobry skok, świetny skok Tomy, o bardzo daleko, dużo dalej niż mały, kurwa, fantastyczny skok Tomy, no widać, że Weltenjäger, czyli łowca odległości, przypomniał sobie jak się skacze daleko, jak zwykle kiepski styl Niemca, bardzo doświadczonego w tej chwili, praktycznie najstarszego w ekipie niemieckiej. I 135,5 metra, no niesamowity skok Dietera Tomy, dalej niż punkt krytyczny. No i mimo, że o 8 metrów, właśnie zwłaszcza, że o 8 metrów dalej wyprzedził Polaka, bo przecież noty dostał.
O, komentarze już widziałem. Zauważyłem teraz. To jest z kim? To jest komentarz. Rekord. Czy będzie w stanie? Trzeci w sobotnim konkursie. Też mówił trzeci. Trzeci mówił. Jak Łukasz. Bjørn Einar Rumoree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 
szaram w tle, co się napiera, co dar mordę. Ale to był zajebisty akurat Chruścickiego komentarz. Odebrał! Odebrał! Rekord! Rekord świata! Fantastycznie! Aż sobie zobaczę to, nie? 5 metrów, tak, pierwszej serii, najdalej. Czy tutaj nie zaskoczył? Czeka. Tak, długi skok. Tak. Daleko skoczyć pozostanie jeszcze Ljokelsej. Acholen w powietrzu. Wszyscy zadarli głowy tutaj, gdzie będzie lądował. Tak. Nie, o Jezu. To jest... Tu jest chyba, nie? Tu nie. Gumkoksy. Tu nie. Super. Trzecią serię. Chruścicki, tu jest Bodzie. Janek poprawił też swój wynik. Aż o 8,5 metra, ale chyba drugi raz już nie będzie w stanie poprawić. Poczytając jego piekielną ambicję, kto wie? Janek Achonek. Też będzie wspaniały skok. Fantastyczny! Nieprawdopodobny skok upadł. Nieprawdopodobny skok upadł. No, ale kurde, emocje się już rosły jak on leciał, a jak upadł to kurwa zero, nie? Oj, i leży. To był skok nieprawdopodobnie daleki. Poniosła go ambicja. Lecą już lekarze, biegną fińscy skoczkowie. Leży Janek Achonen. 240 metrów, no więc jednak poniosła go ta niebywała ambicja i skoczył te 240. Noszę, noga. Uf. Noga. Dobra, będę kończył już, chcę mi się spać chyba trochę. Nie wiem, położę się. Dobra, cześć, żegnam się.